Ciągle trwają prace remontowe przy szkole przy ulicy Księdza Hammerschmidta. Termin ich wykonania upłynął już dawno, a zaniepokojony ratusz sięgnął po kary umowne. My oczywiście w związku z tym, że tak naprawdę ten termin został już przekroczony, naliczamy umowne kary dla tego wykonawcy i te kary na pewno będziemy tutaj od niego chcieli wyegzekwować. Bo tak naprawdę zostało ich już niewiele, są to tam drobne prace przy elewacji budynku oraz kilka prac wewnątrz obiektu, konkretnie na poddaszu tego budynku. Jak informuje Kamil Sznel, jest deklaracja wykonawcy, że prace zostaną zakończone do 12 grudnia. I to będzie równo 2 miesiące po terminie, ponieważ umowa, którą mamy zawartą, mówi o tym, że 12 października powinny się w tej placówce zakończyć wszelkie prace budowlane. Miejmy nadzieję, że w tym terminie faktycznie ekipa budowlana opuści szkołę i znikną rusztowania z frontowej ściany budynku.